Witam wszystkich. W tym filmie chciałbym Wam pokazać, jak przelecę od Czechowic-Dziedzic po Ciemnobielska-Białej, potem tam nad Hulankę i do samego lądowania. Ten filmik potrwa 16 minut, tylko wracałem z przelotu, dlatego ten odcinek chciałbym Wam pokazać. To jest 10 sierpnia, to leciałem, także to były wakacje. Długi dzień i jestem w tym momencie nad drogą krajową numer 1, którą się wjeżdża do Bielska Białej. Tam w tyle widzimy takie długie stawy bestwińskie. Ciągną się tak 7 km. Widzimy kominy w Czechowicach, Dziedzicach, który jest ten wysoki na 225 metrów. Także zwróćcie uwagę na tym filmiku, jak jest zabudowane Bielsko. Ile zostało miejsca na budowę czegokolwiek jeszcze. Dlatego stare rzeczy gdzieś tam wyburzane są, bo nie ma miejsca. To jakaś taka trawa, dosyć spora łąka jeszcze. Ale to podchodzi pod Czechowice, to także nie wiem tutaj, co tutaj jeszcze kiedyś postawią, zbudują. Tam strefę przemysłową widzimy, to jest ulica Chochołowska, tam dalej strefa przy ulicy Bestwińskiej. I tutaj w tym filmie polecimy koło dworca nawet. PKP będzie widoczny. Potem polecę nad ulicę Piastowską, nad osiedle Słoneczne. Beskidzkie będzie widać osiedle. Do samego lądowania. Tu po prawej stronie jest firma Łukoś, czyli hurtownia. Hurtownia spożywcza. To jest ta droga jedynka. Po prawej stronie są Mazańcowice. I tu będziemy wlatywać do Bielska Białej od strony północnej. Widzicie, wysokość mam dosyć dużą. A tam w tle widzimy Bramę Wilkowicką, tak się to nazywa. Takie góry otoczone są. Bielsko jest otoczone górami i tu jest taka luka. Za chwileczkę będziemy nad wielkim takim skrzyżowaniem dróg, nad koniczynką tak zwaną, nad skrzyżowaniem bezkolizyjnym. A tu po prawej na dole to jest Renault i Ford Service. A tam po prawej takie łąki, co tam widzimy, to są właśnie trzy lipki. Tam startuje i ląduje oczywiście. Także tutaj po lewej stronie mamy Pol Mozbyt, który słyszałem, że też będzie zlikwidowany. A te zakłady największe, co widzimy, to jest Fiat. Fiat Magnet i Marelli, również tam jest firma. Ta zaraz za drogą. I Castoramę tam mamy. Co tak dużo samochodów jest. Za Castoramą jest były Tesco. Po prawej stronie Mercury Market, ten z pomarańczowym kolorem. Tak wygląda tu Bielsko. Tak jest zabudowane. Tu jest ulica Węglowa. Dawniej ulicą Węglową się wjeżdżało do Bielska Białej, ale ja takich czasów nie pamiętam. Myślę, że to w latach chyba 70. zbudowali tą dwujezdniową drogę od dworca, tą katowicką. I tu mamy
A lub ROW po prawej na dole i zaraz za nim mamy szkieletora, właśnie pokazałem, że on tu na środku ekranu kiedyś stał i ten właśnie kwadratowy plac, właśnie ten szkieletor tutaj stał kiedyś. Został w 2008 wzburzony. I tu będziemy zaraz przy dworcu. O, Kwiatkowskiego w remoncie jest właśnie ulica od Sarniego Stoku. I tu mamy na dole ulicę Korczaka, tam się znajduje Chemia. Ulica Kosynierów, na dole również ekranie widać. O, tutaj na środku te zielone dachy, to mamy Tauron, czyli elektrownię. Znaczy elektrownię, to się na to mówi inaczej, nie elektrownia. Dobra, tam po prawej stronie Sarni Stok, osiedle. Chociaż nie widać bloków tych nowych, co się buduje. Po lewej stronie był dworzec. I tutaj taki, a zresztą szkoda, że nie mam strzałki, ja bym wam pokazywał. Jest. Tutaj jesteśmy praktycznie przy ulicy Piastowskiej już. Widać stadion. Tam Polam zakład. Philips też zostanie zlikwidowany. Tu mamy starostwo powiatowe, dawny urząd wojewódzki. Po prawej stronie fajnie widać stare grodzisko w Starym Bielsku. Będą prowadzone prace archeologiczne. Będą kopać, co tam się kiedyś mogło znajdować. A na środku po lewej mamy cmentarz na ulicy Grunwaldzkiej. A takie niebieskie po lewej stronie ekranu to jest basen na ulicy Konopnickiej, który został zbudowany w 1936 roku. Panorama to się nazywa basen. Modernizowany został. W tym roku został oddany. Jestem nad ulicą Piastowską. Na ulicy Piastowskiej jeździły dawniej tramwaje. Także tą drugą nitkę od dworca do hulanki to zbudowali w 1951 roku, ale tramwaje w 1971 zlikwidowano całkowicie. Także w Bielsku jeździły od 1895 roku. I tak to wygląda. O, tu na ekranie również na dole znajdował się browar w Bielski. Browar Bielski istniał od 1895 roku do 1995 roku. Tu jesteśmy nad ulicą Cieszyńską. A ja tu akurat kółeczko robię. Tak to wszystko ucieka, tyle można opowiadać. Dlatego się też nie dziwię, mówicie, żebym nie ciął filmików. Nad osiedlem Piastowskim. Tu się pod kasztanami również znajduje. Nad kasztanami, no. Hulanka. Tunele pod ulicy Andersa, które zostały zbudowane. Znaczy budowa była w 2003, 2004. Mam takie stare filmy. Też mam zamiar je udostępnić, jak tam normalnie budują to. I tak tego pomyślałem. Kiedyś te filmy wezmę. Przekomentuję, tak teraz mówię. Bo tak to byście nie wiedzieli, o co chodzi. Lotnisko, popatrzcie, ta trawa wielka, co tam jest po prawej stronie. Istnieje od 1936 roku było otwarcie lotniska. Do dzisiaj tam działa aeroklub. Tu mamy osiedle Beskidzkie. Na dole osiedle Słoneczne. Po prawej Karpackie. Tam całkiem dalej to osiedle Złote Łany. Popatrzcie się, co powiedziałem. Całkowicie zabudowane tu jest. Jakby przyszło mi tu lądować awaryjnie, to z tej wysokości to bym spokojnie doleciał do Czechlipek. Tam na wprost takie paski trawy, co widzicie.
albo mógłbym na hulance, albo mógłbym wylądować tutaj na tym grodzisku, też nie byłoby problemu. Tam nie ma żadnych drutów, żadnego wysokiego napięcia. Także tak to wygląda. Teraz chyba będę już leciał w stronę Trzech Lipek. Potem się będę coraz bardziej obniżał. Także jest co opowiadać. Stare Bielsko. Kościół w Starym Bielsku po lewej stronie widać z taką białą wieżą. A obok niego jest Lidl. Ten biały dach. Także tutaj taka droga stara leciała, ulica Sobieskiego, potem ulica Klubowa. I zostało to wszystko przebudowane na cztery pasy. O, teraz widać Sarni Stok, ale może będzie nawet jeszcze lepiej widać. I tam mamy te paski zielone, to jest właśnie startowisko mamy na Trzech Lipkach. Pode mną jest ulica Nad Potokiem, która leci od Wapiennicy, no tam właśnie do ulicy Filarowej, gdzie Energetyka ma właśnie siedzibę, co powiedziałem wcześniej, elektrownia. Tu mamy ulicę Portową, tam się znajduje zakon. Kościół tam jest. To jest ogólnie takie wzgórze. Tylko z takiej wysokości nikt chyba tego za bardzo nie widzi, że to jest wzgórze. Tam dalej mamy na ekranie Pana Toni. Po lewej Auchan, czyli sklep. Leroy Merlin. Po lewej całkowicie Makro. Tam daleko w tyle to widać Goczałkowickie Jezioro. I tu widać krzyż na Trzech Lipkach. On ma 40 metrów. Tutaj ludzie przychodzą na spacery. Tam są ławki. Ale jakbyście zobaczyli na geoportal, to wzdłuż tej ulicy zostało to wszystko już podziałkowane i myślę, że tu będą domy budować. Nawet obecnie jest już jedna jest działka, a dwie działki są wykoszone, ogrodzenie chyba nawet zaczynają już robić. Także nie wiem, jak to będzie w przyszłości z naszym startowaniem właśnie tutaj. To się najwyżej przeniesiemy gdzieś indziej, na inną łąkę. Nie będzie wyjścia, jakby ktoś nam zabronił latać, startować tutaj. Tak wyglądają te okolice, gdzie były bunkry w 1939 budowane. Tylko widzicie, one są wszystkie tutaj zalesione. Ja na przykład wiem, gdzie one się znajdują. To sobie teraz pomyślcie, że przed wojną tu nie było żadnych lasków. Wszystkie drzewa były wycięte, albo po prostu tak to było. Nie było tyle zabudowań. A tutaj obronę robili. I tu mamy fajnie widoczne właśnie bloki, które budują na Sarnim Stoku. A tu również tor krosowy był. Kiedyś zaraz, no popatrzcie się, nikt nie jeździ, ponieważ nie ma klubu w Bielsku. Takiego jak dawniej Bielski BKM, Bielski Klub Motocyklowy. Jeździli na WS-kach, skakali, sobie wyobraźcie. A teraz tyle dostępnych jest motocykli. O, bunkier mi się pojawił po prawej stronie koło butów. To są właśnie bunkier 1. Tam dalej są inne. Zachód słońca. Tak to wygląda. Dzień się kończy i muszę lądować. Paliwa tam jeszcze coś zawsze zostaje. O, widać, jak autami jeżdżą. O, widzicie? Wyjeżdżone w kółko sobie robią. Kręcą się. I to samo robią na Lipkach.
Także jak ktoś ogląda ten filmik, także nie jeździcie, nie niszczcie trawy, bo później jest błoto i skrzydło się brudzi. O, tutaj jestem nad ulicą właśnie Portową i tutaj będę coraz niżej schodził do lądowania. Teraz fajnie widać, że to jest takie wzgórze. Tam auta stoją. Tu robię już ostatnią pętlę, bo muszę pod wiatr lądować. Także jak wskaźnik wiatru jest na startowisku, na GPS-ie, o, jaki ptak szybko przeleciał. Popatrzę się na wskaźnik wiatru i podchodzę właśnie pod wiatr, żeby zwolnić prędkość lądowania. I tu się tak stało, że właśnie się poślizgłem i na dupę wylądowałem. Podjechały mi buty. No i tyle. Dziękuję za filmik. Udostępniajcie, komentujcie. Do następnego.